Dobra, więc cześć, siemanko, witajcie. To jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. To jest seria postępowe gospodarstwo rolne. W dzisiejszym odcinku pokazuję wam pierwszy nowy nabytek. W dalszej części odcinka będzie jeszcze jeden nowy nabytek. No, więc pierwszym nowym nabytkiem jest używany Gruber Lemkena. Gruber 5-metrowy, chyba jak dobrze pamiętam. 5-metrowy składany hydraulicznie. Teraz będziemy właśnie uprawiać sobie podsiew, a więc wsiadamy do klasa. Jeszcze zobaczyć, czy jest dobrze ustawione. Dobrze. Chudziki. Navigation. Mapkę można wyłączyć. Jeździmy 15 na godzinę. Też nie uprawiam głęboko, bo to jest pod kukurydzę. Moim zdaniem pod kukurydzę nie opłaca się aż tak głęboko uprawiać. Uprawiam tak do 15-20 centów. W dalszej części odcinka będą oczywiście siewy kukurydzy, a więc zostańcie do końca. Mile będzie właśnie, mile widziany będzie subik z dzwonkiem oraz łapa w górę. I jakbyście mogli jakiś komentarz dla zasięgu zostawić, to będę wam bardzo wdzięczny. No, a ja tu nie będę tyle gadał o subikach. A więc my lecimy. Mamy te pole do uprawienia. Tamte pole, co kiedyś była trawa w tamtym sezonie jeszcze, no to tam już uprawiłem wcześniej. Musiałem się trochę zapoznać z maszyną całą. Klasa trochę potestowałem. Tutaj się pobawiłem trochę ustawieniami, wszystko. No. Można teraz elegancko pracować. Wszystko już wiem, o co chodzi. Wszystko capation, o capation już. Kapuje wszystko. Tutaj te dwie dźwignie, no to są od hydrauliki. Od hydrauliki właśnie od składania. Oczywiście no tutaj też mogę na tych trzech przełącznikach ustawić sobie, ale ja wolę jakoś tymi dźwigniami. Wygodniej mi jest. Tutaj mam cały główny panel, o. Wszystko tam widzę sobie, jakieś światła, nie światła, no to mi się pokazuje, co mam pozapalane. To jest, nie powiem, fajne rozwiązanie. W case, jak dobrze pamiętam, to mam takie z boku taki panel. O, na tym tak jakby tu, tylko że tam dalej. O, na tym. na tym, nie wiem, belku, nie wiem, coś takiego. No i tak, będę chciał klasa na następny odcinek poogarniać. Błotniki, wszystko już mam pozamawiane. Nie będę mówił co, bo no to tak jak chcę. Błotniki, no to wiadomo. Do założenia, bo to bez błotników to tak. Znaczy nie powiem, kurde, no bez tych błotników nawet git wygląda. Z tego co wiem, no czy gdzieś tam one były. Ten co mi sprzedawał, chciał je wrzucić. Ale ja mówię nie, bo one o połowę koła zasłaniały, a więc no, mi się w ogóle nie podobały. A więc zamówiłem takie błotniki od Case'a Pumy chyba, albo Optuma nowego. No i powinny być idealne. A więc ciekawe jak to będzie wyglądać. Bo ten sam mają rozmiar kół. A więc myślę, że będzie git. Tam no może otwory nie będą się zgadzać, ale jak coś no to mam te stare te belkę od błotników, no to jak coś to się przespawa i będzie chłodzić. Ważne, że nawigacja jest w klasie. Nawigację włączam, tutaj mam na tym podłokietniku taki panel i tam mam taki guzik od włączania, wyłączania. Oczywiście jak się skręci kierownica, to się zrywa GPS, to jest wiadome raczej. W ZT-sie też mam tego GPS-a, no ale tam no to muszę przycisnąć, żeby zerwać GPS-a. No a tutaj no to automat działa już. Dobra.
No i tak jak no widzicie, no wszędzie tych kamieni jest dużo. Jakoś firma od kamieni przydało się by się zamówić. Która to jest minutka odcinka? Piąta minutka odcinka. Film nagrywam w sobotę, tak jak widzicie. W prawym górnym rogu. Dochodzi dziesiąta już. Niedługo. A na dzisiaj jeszcze będę chciał nagrać film na poniedziałek. Może na środę, jak mi się uda. Ale to mówię, właśnie jak mi się uda. Bo nie wiem, czy się uda. Nie zobacz, nie no, no. Ja wam powiem, ten automat podoba mi się. Podoba mi się, bo jak muszę teraz cofnąć, jak przed chwilą musiałem, no to chwila. A w case'ie, no to by trzeba było przerzucać te biegi. Dobra, trochę damy głośniej. Słyszę, że za cicho jest. Jeszcze zobaczę, jak mam słuchawki, głośność. Dobra, 38 dam. No ten case'ik, ja wam powiem, cichy jest. Klasik, kurde, będzie mi się mylić jak... Zobaczycie, będzie mi się mylić, case class. Wjeżdżamy co drugo, żeby nawigację sprawdzić, czy dobrze trzyma. No mam trochę na zakład robię, ale chcę robić troszkę na zakład, żeby to ładniej wyglądało. Mógłbym tam tak robić na styk, wtedy ustawiam lekko szerzej. No i robi idealnie. A tak, no to ja wam powiem, no... Tak jest ładnie. Tak mi się podoba. Tak jest ładnie. No i tak będę robił raczej. No i w następnym odcinku już chyba będzie koszenie łąk. Myślę chyba, żeby kosiarki zapnę sobie do klasa. Też, żeby przetestować, jak ten wałek z przodu działa. O ile w ogóle działa. No chcę go teraz przetestować. No później no to pewnie z case'em będę latać te kosiarki. Bo, no trochę to bym czuł, ale dawał radę na sobie. A teraz w szczególności, że no tam była taka góra, gdzie miał ciężko. No a tutaj no to już nie ma takich gór. Wszystko są proste kawałki. Nie no, ja powiem, elegancko to idzie. Elegancio. No i zaraz będzie uprawiony w minut dokładnie. No prawie 10 minut uprawy nam tu zeszło. Grega sobie ładnie daje radę. No chciałem coś innego, ale ja wam powiem, 5-metrowego agregatu nie ma fajnego. Na takie średnie nowoczesne gospodarstwo nie ma do tego farminga fajnego agregatu. Nawet to już nie musiał być gruber, tylko taki zwykły agregat. Ale no nie ma fajnego takiego pod 190 koni, gdzieś ciągnik. Nie ma nic. No szkoda. Myślę, że dużo osób by grało nad czymś takim. Że ktoś zrobi kiedyś. O, tutaj coś już nie chcę łapać. Dobrze jest. No i ostatni przejazd i lecimy. Oj, bandka sąsiad. Ale zrywa ma. Zobaczcie teraz. Jedynka, czwórka. Zrywa ma mocnego. Takiego strzała ma od razu. O, no teraz to się... Kurde, popisałem. I gazu. Gaz do dechy. O, lediki już pozakładałem. Prawie 300. No nie, no nie ma 360. Chodź zaraz. Nie ma. Długie światełka też ma fajne. Wszystko, no tutaj no cały panel, wszystko się podświetla wtedy. Tu klimę oczywiście ma. No i cóż więcej, no działa, jeździ, testujemy. To no nie jest nowy ciągnik, to ma już paręnaście lat. No teraz sobie składamy. No tutaj no już wymieniałem części. Pyk. No i zobaczcie teraz, jak to dobra.
i na D. No i 50 na godzinę, chwila. Chwila dosłownie. O, tutaj tym guzik jest od tego, od biegów. Mogę sobie ustawić, że tym guzikiem sobie zmieniam. Mogę też, no automatycznie, ja głównie na automacie. Ale jak jest, że na automacie, no to ten guzik jednak lata. Przeskakuje, no zobaczcie, o teraz. Teraz zwolnię. I gaz. Widzicie? Biegi. Biegi nie przerzucam, a ten guzik lata. On tak jakby to od gazu był. No, może to kurde. Dobra. I zobaczcie, case. Znaczy, kurde, klasa. A ten John Deere. No, jaka to jest różnica? Przednie to prawie jak tylnie. Ale ze środka? No, ze środka też. Kidyk. No i zobaczcie, siewnik do kukurydzy, drugi nowy nabytek. Z kasy się spukałem, musiałem dobrać kredytu. O, tu pięknie wszystko gra. Nówka, tym razem nówka, siewnik. No do kukurydzy, no to zawsze biorę nówki. O, zapomniałem sobie oczywiście fowa ustawić. Tu i tu pewnie też nie zgadza się. O kurde. Ops. I lecimy. No kejsikiem, no to zobaczcie, no już można polatać też te 50. Ale tutaj no to już jest full automat. Tutaj to jest już full. Ło. Tutaj już jakbym chciał nawet paluszkiem, no to no nie da rady. Lecimy pierw na ten większy kawałek. No jedyna wada, no są dwie wady tego siewnika. Mało zasypu. Mało zasypu na kukurydzę i na nawóz. No to jest no naprawdę, co to jest? 400 litrów nasion, 200 nawozu. Znaczy tego nawozu, no to ja tam też nie daję dużo, a więc wolę sobie później wjechać jakimś opryskiem. Pod korzeń też lubię dać. Ale no na tym polu, no to rozlewałem gnojowice. Po odcinku z poprzednim. I tak. No i dobra, jesteśmy po cięciu. No, zapomniałem oczywiście przewinąć. Zapomniałem przewinąć, oczywiście. Dobra, tutaj to napędy. O, już jest bydlak. O, tutaj trochę nieuprawione. No, ale trudno się mówi. No, 6 metrów, 6 metrów roboczych na 3, 6, 8 rzędów, a więc to już robi robotę. Tutaj, żeby tylko drzewo nie zahaczyć. Dobra, przeszło. Blokadki dadzą coś? Nie za dużo, a więc nie będziemy na blokadach jeździć. Dobra, no i co? I siejemy. Teraz tutaj to będzie trzeba wszystko wyrównać ładnie. No 10 na godzinę tylko. No ale no tu jest siewnik pneumatyczny, to tu musi obroty mieć porządne. No ale widzę, że nasion to idzie. Ua. Nasion to idzie. Kurde. Będzie się działo.
Będzie się działo, coś czuję. Uhuhu. Wiem, że mam GPS-a i nie musiałbym tych znaczników używać wcale, ale ja wam powiem, wolę na tych znacznikach sobie też robić. W razie czego by zgubił nawigację, to mam ten znacznik. A tak bym musiał jeden przejazd na oko lecieć. A tak już mam to pewność, a co to to mnie? Chwilę hydrauliki, pyk i już. On jest tak fajnie, że dodatkowo jeszcze rozkładany. Jak się wysuwa, jest tak na takiej dyszy, tak jakby. Czy jest przeciwwaga i leci. A jak się składa, to się zsuwa. No to jest zajebiście rozwiązane w kunie. W kunie. Nie wiem, jak to się mówi. Czy ta. Dobra, tutaj się przetniemy, żeby to wyrównać. O kurde, 10 na godzinę, no to nie jest tak hop-siup, jakby się mogło wydawać. No, kurde, ale no tu zobaczcie jaka robota, no niby jeżdżę wolno, ale jak to idzie. Dzisiaj myślę, że zdążę jeszcze te pole całe zasiać na odcinku. 10 minut, tak gdzieś jeszcze. Pyk. Widzicie jak ładnie? Żeby nie było, tam nie ma żadnego dodatkowego siłownika, tylko ono tam jest tak mechanicznie, że tak powiem, zrobione. Po prostu jest duża waga na końcu. I jak jest wysoko, no to wiadomo, przelatuje. Nie, no mi się podoba. Kurde, nie no, fajna robota idzie. Myślę, że też usługi się trochę będę siał po usługę, żeby się ten siewnik jednak zwrócił. A więc. Nie wiem teraz jak trawy wyglądają. Może na tym dniu bym pokosił na kwietniu. To by jeszcze jakiś odcinek z siewów kukurydzy by się pojawił na usłudze. Ale czy tak będzie? No bym chciał coś na usługach na odcinku jeszcze posiać. No ładnie wyrównać poprzeczniak. Dookoła teraz objedziemy chyba. Oblecimy. No i aby środek nam zostanie, którego nie ma dużo. No, znacznik. Hops. Elegancko. No, kurde, już się nie mogę doczekać kukurydzy, bo to będzie no w tym sezonie to będzie naprawdę operowa. No i nowy kombajn będzie. Już coś tam byłem, zamówiony jest. Zaliczka jeszcze nie wpłacona. Ale tak i tak mówię, że tyle osób go zamawia, że bez zaliczki już go zamówią. A więc ja jestem zadowolony. Ale będę, no już kredyt mam w najbliższym czasie przyznany mieć. No i oczywiście kasa sobie gazownie wpadła, bo musiałem jeden dzień przewinąć. No bo jechałem na pole, a tam no nie mogę siać. No jak to, panie? Kurde, starczy na te pole chociaż? Nie wiem, najwyżej odcinek się skończy, jak się skończy kukurydza. Takie buty będą. Pyk. Elegancko, kurde.
Nie wiem, będę chyba raz w świat jeździł. Żeby to, no, żeby się nie pomylić. No ale czuję, czuję kejsik już. Ale będzie kejsik z tym latał, bo to jest naprawdę. Myślałem z początku, jak przyjechał do mnie, że John Deere. Ale ja tu biorę, chcę zaczepić John Deere'a, a tam przód mi unosi. I obciążnik miał zaczepiony, więc mówię, ZTS-a nawet nie próbowałem. Od razu kejsik, no i też ma co robić. ZTS-ik myślę, że pod tą górę tutaj to bym miał czas już tak, że No a kejsik, ja wam powiem, idzie. Idzie jakoś idzie fajnie nawet. No wiadomo, czuć czuję, bo to na przekaźniku wałek mam. No ale idzie. Idzie, mam minutek 8. 15 gdzieś około. 18 minuta. No więc jeszcze. Ale dosyć sporo się jedzie. Jedną stronę tego pola. Bo jest długi kawałek. Nie oszukujmy się, że nie. No i takie kawałki, no to jest coś pięknego. Się jedzie i jedzie. No słonecznika w tym sezonie nie mam. Nie mam pola na słonecznik po prostu. Wszystko poszedłem w zboża. Zobaczymy, czy mi to się opłaci. W następnym sezonie prawdopodobnie no po zbożach pójdzie. Sporo dosyć będzie też słonecznika i kukurydzy, bo nie chcę. Nie chciałem po prostu w tym sezonie ani nikogo wynajmować na jakiś mały kawałek, ani do swojego kombajnu kupować przystawki. No bo już jak będzie kombajn porządny, no to i raczej pewnie przystawkę kupię do kukurydzy, do słonecznika. No, a jak to w ogóle nawozowo idzie? Na zielonym jest to git. No i zobaczcie sobie, jak to wygląda. Naprawdę tych pól już mam. Mam sporo wykupionych. Tutaj fajne pole też będzie można kiedyś zrobić. Nie no, naprawdę to osady. Kiedyś naprawdę można będzie tutaj na wielkie pola przerobić. O, z tym i z tamtym połączyć. I gigantyczne pole będzie. No naprawdę, że tu case magnum będzie miał co robić. Jakieś magnumy, nie magnumy. Takie pod 300 koni ciągniki tu będą miały co robić, naprawdę. A więc może tego save'a wydam. Szczęścią maszyn. Tych, które są na modhubie oczywiście. Jakieś gospodarstwo może jakieś wybuduje takie w tamtym miejscu, ale no i budynki, które są wydane. O, z tych budynków powybudowuje coś. Ale tylko linki będę musiał do wszystkich budynków, do wszystkiego poogarniać. A więc, no ale tu jeszcze ja będę grał dosyć sporo. No będę chciał serię skończyć, jak już wszystkie praktycznie pola wykupię. Nawet będę chciał chyba z tym lasem się jakiś czas pobawić. To też fajna akcja by była z tym lasem. Taka wycinka i co jak. No będę trzeba kupić ten jakiś kawałek lasu i co zimę do zimowego odcinka pododawać takie jakieś lasy. Co na to możecie napisać w komentarzu. Jak ktoś dotrwał do tej minuty odcineczka. Co wy na to? Robimy coś z lasem, czy nie robimy? Ja chyba bym coś porobił, popawiłbym się. No i kurde, nie starczyło na te pole. Koniec. No i dobra. To by było chyba na tyle w tym odcineczku. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, zostawcie łapę w górę oraz subika na kanale, żeby nie przegapić kolejnych moich filmów. I do następnego. Trzymajcie się. Elo.